A my, Łoscomili, teraz wracamy do Skomielnej Białej, w której my już dzisiaj byli. No ale słuchajcie, słyszeliśmy tam żeńską grupę śpiewaczą, słyszeliśmy też instrumenty, no a teraz posłuchamy, jakby to zebrać do kupy, czyli i muzyka, i śpiewanie, no bo będzie kapela. Nazwali się kapela Dusa ze Skomielnej Białej, chociaż słuchajcie, gadają, co grają tam mąż i żona, czyli takie dwie parki. Śmieją się, co dwa krety, dwa traczyki, tak się złożyło. No w Dusach im najwidoczniej gro tak samo, co tak się nazwali. Mamy nadzieję, co wspólne mają ino tą muzykę w Dusach. No ale słuchajcie, właśnie wracając do naszego konkursu Festiwalu Folkloru Gruli Polskich, no to oni również będą wygrywali dawne melodie z okolic wsi Skomielna, grane przez skrzypka Jakuba Kwatery z Naprawy oraz melodie kapeli Macioły ze Skomielnej Białej, jak i też odnalezione z podań najstarszych mieszkańców. Słuchajcie, większość tych materiałów została uzyskana przy zbieraniu materiałów folkloru z lat 50. prowadzonych przez Akcję Polskiego Radia. No i dzisiaj właśnie będą debiutować, bo słuchajcie, jako kapela i to jest tak od niedawna małżeńsko, bo gadałem tak niedawno, się pożenili, akurat przyjechali nam tutaj zadebiutować na naszym żywieckim rynku. To też przywitajcie ich wielkimi brawami, kapela Dusa ze Skomielnej Białej. Thank you.
płacie, synie, jest se dalej, wyżej, moje płacie, synie. Zabieraj się, Wiktuś, do innej chałupy.
Bóg zapłać. No, Kapela Dusa, moi kochani, widziało się wam, co? Pięknie było, moi kochani. No widzicie, tak to trzeba powiedzieć. Nie ma to, jak się zbierą dwa zgrane duety. I w życiu, i na scenie, i do instrumentów, i do muzyki, i radość. Jest, moi kochani, to już wiemy, skąd ta nazwa Dusa.